vera rebus restituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Dzisiaj odczytam Państwu historię o świętym Mikołaju z Księgi Żywoty Świętych Pańskich, dostępnej na stronie wydawnictwa Freedom, czyli 3 dompro ale także na stronie tedeum.pl. Historia, którą przeczytam, jest zawarta właśnie w księdze, która przedstawia... Na każdy dzień roku liturgicznego inną historię innego świętego, też w tym męczenników i opisy ich męczeńskich śmierci. Odsyłam Państwa także do historii o świętym Mikołaju, którą zamieściliśmy na stronie mediów narodowych na YouTubie tam ta historia inna oczywiście jest również dostępna jest to historia autorstwa Zofii Kossak, pochodzi z książki Szaleńcy Boży i nosi nazwę Pierwsze dary Świętego Mikołaja dzisiaj jednak przeczytam historię z właśnie żywotów pańskich i odsyłam państwa tych z państwa którzy są zainteresowani zakupem tej książki właśnie na stronę freedom.pro albo teum.pl 6 grudnia. Żywot świętego Mikołaja biskupa. Żył około roku pańskiego trzysetnego. Święty Mikołaj urodził się w mieście Patarze w Licyi. Rodzice jego należeli do jednego z najznakomitszych rodów i słynęli z bogactw i pobożności, ale ponieważ Bóg im nie dał łaski potomstwa, Pościli, czynili obfite jałmużny i modlili się ze łzami, ażeby im zesłał tę pociechę, lubo już byli dość podeszłymi w wieku. Wysłuchał wszechmocnych modłów i dał im syna, który już w pierwszych dniach swego życia wstrzymał się co środę i piątek, od pogarmu aż do samego wieczora. Tego pobożnego zwyczaju przestrzegał aż do końca żywota. Pod kierunkiem wuja biskupa Mery kształcił się uzdolniony chłopczyk i wkrótce prześcignął wszystkich współuczniów w naukach. A daleko więcej w pobożności, umartwieniu, czystości obyczajów i pokornej skromności. Za zgodą rodziców wybrał sobie stan duchowny. Dowody bohaterskiej ofiarności złożył około roku trzysetnego, gdy straszna zaraza zabierała całe tysiące ofiar. Krwawiło się serce jego na widok przerażającej klęski, przeto smucił się wraz ze smucącymi, a pomagał, pocieszał i przynosił ulgę według możności. Zawolą Bożą pozbawiła go owa zaraza również jego rodziców. Wielki spadek po nich bez namysłu rozdzielił pomiędzy ubogich, a szczodrobliwość jego zasłynęła zwłaszcza w owym wypadku, gdy szlachecką jedną rodzinę ocalił od popadnięcia w nędzę cielesną i duchowną. Trzy dorosłe córki nie zdołały bowiem zaspokoić potrzeb ojca zubożałego, który znowu był zbyt dumnym, aby zniżyć się do żebraniny. Już też był się zdecydował kupczyć wdziękami i urodą córek gdy Mikołaj na szczęście o tym strasznym zagorszeniu posłyszał. Przybiegłszy niezwłocznie, wręczył każdej z panien wysoką kwotą jako posa, posak, dopomógł im do zamążpuścia i ocalił je od poniżenia. Gorące, gorąca pobożność i nabożeństwo do męki pańskiej spowodowały go do przedsięwzięcia pielgrzymki do Jerozolimy. Podczas przeprawy jednak do Palestyny powstała nagle sroga burza, a bałwany miotały statkiem jak łupiną orzechową. Więc zguba zdawała się nieuchronną. Marynarze biadali w śmiertelnym przestrachu i błagali Mikołaja, spoglądającego na zachmurzone niebo, aby prosił Boga o ratunek. Nie zawiodło ich też położone w nim zaufanie, wzburzone bowiem fale uspokoiły się, a okręt ocalał. Odtąd uchodził Mikołaj za patrona żeglarzy. Po odbyciu pielgrzymki zatęskniło serce jego, rozmiłowane w Chrystusie, do samotności i oddalonego klasztoru, aby tam żyć i umierać w Bogu ale objawienie boskie kazało mu wrócić do Myry, gdzie był tymczasem umarł biskup i czyniono przygotowania do wyboru następcy. Duchowieństwo wraz z ludem modliło się o szczęśliwy wybór, a ponieważ wyborcy nie mogli się zgodzić, postanowili zdać sprawę na traf losu i osadzić tego na tronie biskupim, kto na najrychlej przybędzie do kościoła. Przypadek zdarzył, że wracający podówczas z pielgrzymki Mikołaj według swego zwyczaju rano rychło pośpieszył do kościoła, aby podziękować Bogu za szczęśliwy powrót. Wszyscy uważali w tym wydarzeniu widoczny palec Boży, a Mikołaj mimo niechęci i oporu musiał osiąść na stolicy biskupiej. Mikołaju wesknął w pokorze, godność ta wymagała świętobliwszego ży żywota niż twój, a słowa twe tylko wtedy głód twej trzody zaspokoją, jeśli im przyświecać będziesz Przykładem wszelkich cnót. Odtąd podwoił posty, czuwania nocne, dzieła pokuty i modły. Dochody jego nie starczyły na wspieranie żebraków i ubóstwa. Sam przeto zbierał dla nich jałmużny i pożyczał potrzebne dla siebie sprzęty i księgi. Kazania jego słynęły z wymowy, a święty Chryzostom sławił go jako najpiękniejszy wzór pokory. We wszystkich sprawach duszpasterstwa zasięgał rady ludzi mądrych, nakazywał częste synody i kazał duchownym donosić o wszystkich ważniejszych wypadkach zachodzących w rozległej diecezyi. Chciał bowiem o wszystkim wiedzieć i wszystko mieć na oku. Liczne były cuda, jakie zdziałał w czasie drożyzny, srogich nawałnic u chorych i opętanych, nawet w jak największym oddaleniu. Eustachiusz, chciwy namiestnik, skazał był na śmierć kilku kup, kupców jedynie dlatego, aby się ich majątkiem wzbogacić. Już też stali na rusztowaniu, już błyszczał miecz nad ich głowami, wtem ukazał się Mikołaj, wydarł mordercze żelazo z rąk oprawcy, zganił Eustachiuszo, Eustachiuszowi ostro niesprawiedliwość i ocalił niewinnych. W podróży do Nicei wskrzesił trzech młodzieńców, których potajemnie zamordowano i wrzucono w beczkę. Sława jego rozeszła się po całym świecie chrześcijańskim, a cześć jego była tak powszechną, że w czasie prześladowań pod rządami Dioklecjana sędziowie pogańscy nie śmieli go skazać na śmierć za to, że był prawowiernym i gorliwym katolikiem, lecz poprzestali na wygnaniu go z miasta. Gdy na tron wstąpił Konstantyn, wrócił Mikołaj, zjednał wielu pogan dla Chrystusa i zamienił ich pogańskie świątynie na kościoły. Na powszechnym soborze w Nicei roku 325 należał do biskupów, którzy nosili na sobie ślady poniewierek i plag wycierpianych za wiarę. Przytem odznaczał się nauką i taką stanowczością, że mianowano o nim, iż sam Chrystus przez niego upokorzył dumę i zarozumiałość Ariusza. Zachorowawszy lekko, ujrzał otwarte niebo i aniołów przy sobie, gotowych przenieść duszę jego do stóp przedwiecznego. Umarł dnia 6 grudnia pomiędzy rokiem 345 a 352, licząc lat 65. Skoro tylko zgasł, zaczęto mu oddawać cześć należną Świętym Pańskim. Z ciała jego wytrysnął wonny olej, który przywrócił zdrowie wielu chorym. Papież święty Grzegorz Wielki, wyznaczając w Rzymie kościoły stacyjne, zaliczył do nich także kościół świętego Mikołaja in w więzie w więzieniu. W którym, jeszcze, w którym się jeszcze dzisiaj odbywa nabożeństwo w niedzielę pasyjną. W roku 1087 przeniesiono zwłoki jego do Bari, we Włoszech Dolnych, dokąd i teraz liczne odbywają się pielgrzymki. Jeszcze i teraz sączy ze świętych kości balsamiczny olej i dzieją się tam rozliczne cuda. Nauka moralna. Pisaliśmy wyżej, że święty Mikołaj już jako niemowlę wstrzymywał się w środę i piątki aż do zachodu słońca od pokarmu. Kościół wschodni nakazywał bowiem posty co środę i co piątek, zachodni co piątek i sobotę. Wnoszono stąd słusznie, że Bóg sobie szczególnie upodobał to dzieciom i że do wielkich przeznaczył je rzeczy. Jakoż doświadczenie stwierdziło to domysły. Mikołaj był bowiem wielkim wobec Boga i wobec ludzi. Posty maluczkiego Mikołaja były oznak oznaką szczególnego zamiłowania Boga. Nie ma się przeto czemu dziwić, że Matka Nasza, Kościół Święty, posty tak gorąco poleca i nakazuje. Posty są Bogu miłe, wszak że ulubiony syn Jego Pan Jezus pościł przez czterdzieści dni i nocy i dał nam ten samym przykład, jak mamy wielbić Boga i jemu się przypodobać. U Tobiasza Świętego wyczytujemy słowa: Modlić się, pościć, dawać ją mużny jest lepiej niż gromadzić złoto i srebro. U Świętego Mateusza czytamy, że posty nadają nam moc nad najgorszymi szatanami. Tego rodzaju diabłów nie można się inaczej pozbyć jak postem i modłami. Pobożna wdowa Judyta pościła trzy dni, a Pan Bóg dał jej święte zwycięstwo nad Holofernesem i nieśmiertelną sławę u ludu izraelskiego. Historia Estery uczy nas, że Bogu podoba się poszczenie, dlatego że uświęca ciało. Bóg nałożył już pewien rodzaj postu na pierwszych naszych rodziców w raju, zakazując im kosztować owoców z drzewa, a uczynił to dlatego, aby uświęcili swoją wolę posłuszeństwem, a ciało odmówieniem i powstrzymywaniem się od, od skosztowania zakazanego jabłka. Przez post upokarzamy się wobec Boga, naśladujemy Chrystusa i oddajemy cześć Jego męce. Posty są zbawienne. Prawdę tę głosi sam Kościół Boży w prefacyjnym przy świętej w czasie czterdziestodniowego postu i to w następujących słowach. Słuszna i sprawiedliwa jest, abyśmy Ci zawsze i wszędzie, wszechmocny i wiekuisty Boże, dzięki czynili, ponieważ postem ciała gładzisz grzechy, podnosisz ducha, rozdzielasz cnoty i nagrody w imię Chrystusa Pana naszego. Jest to powszechnym prawem mającym wartość na ziemi i w niebie. Płać coś komu winien. Dopuściłeś się krzywdy, wynagródź ją. Jeśli zgrzeszyłeś, odpokotuj grzech. Jeśli obrazem wyrządzoną Bogu sam na sobie karzesz, jeśli postem i umartwieniem odpokotujesz ją na własnym ciele, w takim razie przyrzekł Ci Pan Bóg, że nie wzgardzi twem skruszonym i upokorzonym sercem i że ci dla, i że ci dla twego żalu i pokuty winę wybaczy. Jeśli tę pokutę dobrowolnie podejmiesz, jeżeli wyprzedzisz sprawiedliwość Bożą, dobrowolnym nałożeniem na siebie kary, Ojciec Niebieski ulituje się nad Tobą i zadowoli się daleko mniejszym zadośćuczynieniem, aniżeli go wymaga wielkość Twego grzechu. Mieszkańcy grzesznej Niniwy pokutowali 40 dni, a Bóg ocalił ich i zwolnił od zagrożonej zagłady, wszakże i Pan Jezus pościł przez 40 dni. Aby swemu powołaniu należycie odpowiedzieć, aby przeciw szatanowi skutecznie walczyć, aby mężnie znosić cierpienia i męki krzyżowe. Wszyscy święci naśladowali ten przykład dany przez zbawiciela z jak najzbawienniejszym dla siebie skutkiem. Potępieńcy tylko nie poszli za tym przykładem na wielką szkodę duszy swojej. Krzepmy się przeto wszyscy postem, już to nakazanym, już to dobrowolnym do walki przeciw odwiecznemu wrogowi duszy naszej. Modlitwa. Boże, któryś świętego Mikołaja, biskupa, niezliczonymi cudami uświetnił, spraw łaskawie, prosimy, abyśmy za jego zasługami i wstawieniem się odpomieni piekielnych uwolnieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę w następujących świętych pańskich zamieszczonych w rzymskim martyro, Martyrologium. Dnia 6 grudnia w myrze stolicy Licei uroczystość świętego Mikołaja, biskupa i wyznawcy. Z pomiędzy wielu cudów jego zasługuje szczególnie jeden na przytoczenie, a mianowicie, iż mimo nieobecności ukazał się raz cesarzowi Konstantynowi i prośbami i groźbami spowodował go do popłażliwości przeciw kilku oskarżonym, co w modlitwie polecili się Świętemu. W Afryce pamiątka Świętych Niewiast: Dionizyi, Datywy i Leoncyi oraz pobożnego Tercyjusza, potem lekarza Emiliana i Świętego Bonifacego z trzema towarzyszami. Wszyscy oni oddani zostali w prześladowaniu wandalskim za arianina Huneryka dla wiary świętej najwyszukańszym męczarniom i tym zasłużyli na przyłączenie do chwalebnej gromady wyznawców chrystusowych. Tamże męczeństwo młodocianego Majoryka, syna świętego Dioniz Dionizego, obecnością i zachętami matki przezwyciężył, obawę przed męczarniami także okazał się odważniejszym od drugich i, i wytrwał mężnie aż do końca. Matka Jego uniosła zwłoki z sobą, pogrzebała we własnym domu i modliła się często nad grobem Jego, tegoż dnia pamiątka świętego Polichryniusza, kapłana napadniętego i uduszonego podczas mszy świętej przez Arian. W Granadzie, w Hiszpanii męczeństwo świętego Piotra Paschazjusza, biskupa z Jaen, z zakonu Mercedariuszów, którego uroczystość z rozporządzenia papieża Klemensa X przełożono na dzień 23 października. W Rzymie uroczystość świętej Azeli, dziewicy, która, jak pisze święty Hieronim, obdarzona od urodzenia łaską, całe życie swoje aż do sędziwej starości przepędziła na poście i modlitwie. Tyle by było z księgi Żywotów. Świętych Pańskich. Raz jeszcze odsyłam Państwa na stronę, na kanał na YouTube Mediów Narodowych po drugą historię o świętym Mikołaju autorstwa Zofii Kossak z książki Szaleńcy Boży. Pierwsze dary świętego Mikołaja. Tak historie się od siebie różnią. Ta jest historia przedstawiająca żywot świętego, tamta bardziej urozmaicona przez twórczość literacką, przez pewne wyszukane sformułowania, przez bardziej bogate przedstawienie losów świętego. Tego Mikołaja wydaje się równie ciekawą. Więc kto chciałby takie żywoty świętych pańskich, niech wchodzi na stronę freedom.pro i na tedeum.pl. A kto chce posłuchać jeszcze jednej historii o Świętym Mikołaju, niech wejdzie na YouTube, na Media Narodowe i tam znajdzie właśnie taką historię autorstwa Zofii Kossak. Ja. Z Państwem się żegnam. Dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał. Proszę także o kciuki w górę, o udostępnianie tego nagrania, o komentarze, być może pod materiałem, jeżeli ktoś chciałby coś napisać, niech się śmiało wypowie. Proszę także o wspieranie kanału Apologeticum TV, na ile kto może sobie pozwolić, nawet niewielkimi kwotami to będzie dla nas zawsze duża pomoc. I pamiętajcie o tym, że święta to nie jest tylko jedzenie, to nie jest tylko rodzina to jest czas, kiedy rodzi się. Chrystus niech on rodzi się w naszych duszach poprzez to, że kapłan sprowadza go na ołtarz. Dzięki słowom kapłana Chrystus staje prawdziwie na ołtarzu w hostii pod postacią chleba i to przez sakramenty święte, przez komunię świętą rodzi się w naszych duszach. Pamiętajcie o tym, aby wytrwać w wierze świętej katolickiej. Tego wam właśnie życzę i życzę wam również zbawienia z Panem Bogiem.